Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Wiosna za oknem. Zobaczymy, czy również wiosna zawitała na rynki. Zerkniemy, co się dzieje na rynkach zagranicznych i na rynku krypto i dokonamy podsumowania pierwszej sesji w nowym tygodniu na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania. Tradycyjnie przygotowałem również skrót informacji prosto z bankiera, jak również masz jakieś ciekawe, istotne newsy, które być może mogą wpływać na to, co będzie się działo w tym tygodniu na rynkach, to koniecznie podrzuć je nam w komentarzu, a ja już startuję z pierwszymi newsami. Merkel chce przedłużyć lockdown w Niemczech. Z projektu uchwały przygotowanej na poniedziałkowy szczyt rządu federalnego z premierami landów wynika, że kanclerz Angela Merkel chce przedłużyć lockdown do 18 kwietnia oraz wprowadzić ograniczenia w wychodzeniu z domów w regionach o 7-dniowej zapadalności na szkodnika powyżej 100 na 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczy to obecnie 180 z 401 powiatów i miast. Lećmy dalej. Trzy rynki wschodzące podniosły stopy procentowe. Co z Polską? W Brazylii, Rosji i Turcji w ostatnich dniach doszło do istotnych podwyżek stóp procentowych. Powodem jest rosnąca inflacja i ucieczka kapitału zagranicznego. Czy może być to sygnał, że rosnące stopy procentowe w USA zaczynają wywierać presję na rynki wschodzące? Czy stopy procentowe będzie musiała podnieść też Polska? Istotnie różnimy się od wspomnianych krajów, więc prostego przełożenia nie ma. Sądzę, że u nas długo podwyżek nie będzie. Temat podwyżek pojawia się jednak na horyzoncie. Warto zauważyć, że o podwyżkach kosztu pieniądza zaczyna się już mówić w Czechach, kraju traktowanym jako bardziej rozwinięty i wiarygodny niż Polska. Bank Centralny Brazylii podniósł średnią stopy procentowe z 2 do 2,75%, w Rosji wzrosł z 4,25 do 4,5%, a w Turcji z 17 do 19%. Wszędzie chodzi oczywiście o krótkookresową stopę banku centralnego stosowaną w rozliczeniach w systemie bankowym, która jednak ma wpływ na oprocentowanie innych instrumentów na rynku. Krach na tureckiej lirze po tym, jak Erdogan zwolnił szefa banku centralnego. Niedzielny wieczór przyniósł gwałtowne osłabienie tureckiej liry. Wszystko z powodu nagłej decyzji prezydenta Erdogana o zwolnieniu dotychczasowego szefa tureckiego banku centralnego. I zerknijmy, jaki był ten wystrzał, tak więc jak ktoś rozgrywał oczywiście tą parę, to gratuluję, można się pochwalić w komentarzu. Lećmy dalej. Szef MSZ Rosji wzywa Chiny do odejścia od dolara, by chronić się przed sankcjami. Szef MSZ Rosji, Siergiej Ławrow, który przybył w poniedziałek do Chin, wezwał władze obu państw do zwiększenia niezależności technicznej oraz odchodzenia od amerykańskiej waluty i zachodnich systemów płatniczych, by chronić się przed sankcjami. To jest bardzo ciekawe. Wizyta Ławrowa zbiega się w czasie z napięciami w relacjach Chiny i Rosja z USA oraz planami nałożenia przez Unię Europejską sankcji za łamanie praw człowieka na osoby i instytucje, m.in. w tych dwóch krajach. Byłyby to pierwsze unijne sankcje wobec Chin od ponad 30 lat. Musimy zmniejszyć ryzyko sankcji poprzez wzmocnienie naszej niezależności technologicznej, poprzez przejście na płatności w naszych walutach narodowych i globalnych walutach, które są alternatywą wobec dolara, powiedział Ławrow. Musimy odejść od używania międzynarodowych systemów płatności kontrolowanych przez Zachód. No i to by było bardzo ciekawe posunięcie. No i myślę, że dosyć ciekawy cios dla dolara. Daj znać, co o tym myślisz. No to jest dosyć ciekawy kierunek. Lećmy dalej. Młodzi pracownicy Goldmana skarżą się na nieludzkie warunki pracy. Nieludzkie warunki i 95 godzin przepracowanych w tygodniu. Młodzi analitycy z jednego z największych banków inwestycyjnych w USA mówią o odejściu z pracy, jeżeli nie nastąpi poprawa. To jest dopiero ciekawe. Daj znać, ile godzin Ty spędzasz w pracy, ile pracujesz. Lećmy dalej. 30 tysięcy pracowników Amazona strajkuje we Włoszech. Warunki pracy są nie do zniesienia. Poniedziałek jest dniem pierwszego we Włoszech strajku pracowników Amazona. Uczestniczy w nim ponad 30 tysięcy osób, w tym 9,5 tysiąca pracowników magazynów i 15 tysięcy kierowców. To protest przeciwko warunkom pracy, które, jak mówią, są do nie do zniesienia. No ciekawe, jakie tam są warunki pracy, jakie są u nas. Jakbyśmy to porównali, lećmy dalej. Impost podnosi ceny. Sprawdzamy, za co zapłacimy więcej. Impost podnosi ceny. Od 1 kwietnia będzie drożej. Więcej trzeba będzie zapłacić za nadanie przesyłki do paczkomatu oraz przyjazd kuriera. Ceny wzrosną zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Sprawdzamy, ile wynoszą podwyżki opłat i tutaj oczywiście masz wymienione poszczególne stawki, tak więc możesz sobie na spokojnie zatrzymać i po kolei to sprawdzić, chociaż nie znalazłem tutaj z tych starych
I wtedy oczywiście byśmy mieli porównanie, no ale na pewno dla klientów to będzie dosyć nieciekawe, ale dla impostu jak najbardziej korzystne, wiadomo. Lećmy dalej. Fundusze emerytalne kupiły w lutym akcje za około 600 milionów złotych. No to bardzo ciekawie. Fundusze emerytalne kupiły w lutym 2021 roku akcje za około 600 milionów złotych, czyli podobnie jak miesiąc wcześniej. W przeciwieństwie do stycznia, tym razem popyt dotyczył wyłącznie rynku polskiego, a ominął rynki zagraniczne. Bardzo dobrze. Wynika z szacunków Trigon. Większość funduszy kupowała polskie akcje. Wyłamał się tylko bankowy OFE. Bardzo nieładnie. Podobnie prawie wszystkie fundusze zwiększały swoje zaangażowanie w akcje zagraniczne, ale duża podaż ze strony PZU OFE zadecydowała o neutralnym obrazie całego rynku funduszy emerytalnych. Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła o 0,3 punkta miesiąc do miesiąca do 77,9% i jest powyżej progu 75% obowiązującego według nowej reformy na dzień 28 stycznia 2022 roku, napisali analitycy Trigon Dom Maklerski. Nadal jednak dwa fundusze są poniżej tego progu i do jego osiągnięcia brakuje im 0,3 miliarda złotych. Napływ w ZUS wyniosły w lutym 324 miliony złotych, 585 milionów złotych od początku roku. Natomiast lutowe transfery z tytułu suwaka ukształtowały się na poziomie 526 milionów złotych i naprawdę wygląda to dosyć ciekawie. Jak zobaczmy, jak wyniki. Popatrzmy. Średnia ważona jednostek funduszy emerytalnych wzrosła w lutym o 2,2%. Najlepszy wynik zarządzania osiągnął PZU OFE plus 3,1%, a najgorszy MetLife OFE 1,5%. Od początku roku najlepszy jest PZU OFE plus 4,2%, a najgorszy Aviva OFE plus 2,2%. Dosyć ciekawie, lećmy dalej. Galerie handlowe dotkliwie odczuły trzy lockdowny. Ruch klientów w centrach handlowych w ubiegłym roku był o 32% mniejszy niż rok wcześniej. Wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych, który opublikował dziennik Gazeta Prawna. Jak podsumowuje, obroty placówek handlowych i usługowych w centrach handlowych spadły o 26% do 96 miliardów złotych. W największym stopniu dotknięte zostały usługi i rozrywka. Spadek ich obrotów w galeriach wyniósł odpowiednio 66% i 59%. W najlepszej sytuacji byli sprzedawcy żywności. Tego typu sklepy mogły być otwarte cały czas, ale i tu obroty zmalały o 5%, podaje dziennik. Mniejsza sprzedaż sprawiła najemcom trudności z regulowaniem zobowiązań wobec właścicieli obiektów. Ci ostatni zanotowali lukę w budżetach rzędu 5 miliardów złotych. To 45% rocznych przychodów branży. Jej kłopoty mogą przełożyć się na sektor finansowy. Zadłużenie właścicieli centrów handlowych jest szacowane na 90 miliardów złotych, a roczny koszt jej obsługi na od 1,9 do 3,2 miliarda złotych. No, czyli grubo tam się dzieje. Lećmy dalej. Rząd podejmuje uchwałę uznającą Port Gdynia za terminal instalacyjny, koszt budowy około 437 milionów euro. No i ta informacja dzisiaj obiegła nasz rynek. Zobaczymy, które spółki na tym skorzystały, bo chyba jedną gwiazdę mamy, która tak błyskawicznie wybiła, chociaż oczywiście nic tutaj ciekawszego nie znajdziemy, jeżeli chodzi o jakieś wymienione konkretne spółki, ale być może wiesz, o czym jest mowa i być może również wiesz, które spółki mogłyby na tym skorzystać, to koniecznie podziel się z nami w komentarzu. Lećmy dalej. Analityk biura maklerskiego mBanku. PZU może wykorzystać problemy banków do przejęć. PZU w nowej strategii może nie zdecydować się na ewentualną fuzję Pekao S.A. z Aliorem, by być gotowym do potencjalnych przejęć banków, które wpadną w kłopoty w wyniku rozwoju sytuacji związanej z kredytami frankowymi. Rynek czeka na nową politykę dywidendową PZU. Wsparciem dla kursu akcji byłaby strategia płacenia wysokich dywidend, ocenił analityk biura maklerskiego mBanku Michał Konarski. No, ciekawie to by wyglądało. Dotychczasowa strategia PZU obowiązywała do 2020 roku. Nową strategię ubezpieczyciel opublikować ma w czwartek, 25 marca, razem z wynikami za 2020 rok. No to warto sobie tą datę zapisać i pilnować. Najważniejszą rzeczą w nowej strategii będzie zdefiniowanie polityki dywidendowej. Wydaje się, że nie powinno być tutaj negatywnych informacji. Obecna polityka dywidendowa PZU zakłada przeznaczenie na nią od 50 do 80% corocznych zysków. W grudniu ubiegłego roku KNF dopuścił możliwość wypłaty przez ubezpieczycieli dywidendy w wysokości maksymalnie równej 100% zysku za 2019 rok oraz 50% zysku za 2020.
Członek zarządu do spraw finansowych Tomasz Kulik informował wówczas PAP-Biznes, że PZU jest zadowolony z zaprezentowanego przez KNF podejścia do możliwości dystrybucji zysku i chce wypłacić akcjonariuszom jak najwyższą dywidendę. Analityk Biura Maklerskiego Banku ocenia, że dywidenda wypłacona w 2021 roku przez PZU może sięgnąć blisko 4 zł na akcję. Na dywidendę trafić może 90% zysku za 2019 i około 50% z 2020 roku, co będzie bliskie maksymalnemu poziomowi wyznaczonego przez KNF. No, aż takim optymistą to tutaj nie był. Zobaczymy. PZU, jak i również banki, jak dla mnie stoją pod dużym znakiem zapytania i zobaczymy. Dopóki nie ma, jak dla mnie, wiążących, ostatecznych decyzji, że tak, na pewno będzie, nie żadnych zapowiedzi, jeżeli chodzi oczywiście o banki czy PZU, no to tak z przymrużeniem oka, jak już zaklepią, no to wtedy możemy być pewni. A tak to rozgrywka oczywiście po jakichś zapowiedziach może mieć miejsce, tak więc trzeba tutaj być przygotowanym. A co by było, gdyby jednak się PZU zdecydowało na jakieś przejęcia, a nie wypłatę dywidendy? No to dopiero by było ciekawe. Jak myślisz? Daj znać w komentarzu, czy PZU wypłaci dywidendę, czy jednak pójdzie w jakieś przejęcia. Lećmy sobie dalej. Mr. Prepper już się zwrócił. Świetny debiut gry Playwaya na Steamie. Bardzo udany pierwszy weekend zaliczyła nowa gra ze stajni Playwaya. Mr. Prepper, gracze na tyle polubili budowanie schronów, że gra zwróciła się w ciągu kilkunastu godzin. A jej statystyki przez weekend rosły. Oczywiście przypomniałem sobie, jak jesteś u nas na grupie na Telegramie, to takie newsy również między innymi podrzucam. Grupa jest oczywiście darmowa. Telegram to darmowa aplikacja, którą ściągasz na smartfona. Klikasz w link, który jest w opisie albo również pod spodem w komentarzu i od razu jesteś już u nas na grupie i takie newsy również będę Ci podrzucał w ciągu dnia. Będziesz mógł sobie na smartfonie sprawdzać. Lećmy sobie dalej w takim razie. Demolitions Games, producent gier z grupy kapitałowej Ultimate Games, planuje zadebiutować na rynku New Connect do końca 2021 roku. Poinformowała nas spółka w komunikacie. I oczywiście jest to kolejna spółka, która wybiera się na parkiet z najliczniej reprezentowanej branży na GPW. A jest tych debiutów jeszcze planowanych 20-30 na ten rok. Już mamy ponad 60 spółek, no tak jakby chcieli, to do setki byśmy może w tym roku dobili. To dopiero będzie kosmiczny wybór. Lećmy dalej. Enterer pozytywnie ocenia projekt paszportów szczepionkowych w Unii Europejskiej i liczy na powrót do latania. Daj znać, co ty myślisz o tych paszportach szczepionkowych. To jest dopiero ciekawe. Enterer pozytywnie ocenia projekt Komisji Europejskiej dotyczący wprowadzenia cyfrowych zielonych certyfikatów, czyli paszportów szczepionkowych w Unii Europejskiej. Przewoźnik liczy na powrót do normalnego latania w 2021 roku, poinformował PAP Biznes w wywiadzie dyrektor generalny spółki. No pytanie tylko, kogo do tego czasu zdążą zaszczepić i kto uzyska oczywiście taki szczepionkowy paszport. Lećmy dalej. TIM chce rosnąć wraz z rozwojem rynku e-commerce. Zarząd spokojny o regularne wypłaty dywidend. Dzisiaj bardzo ładna sesja zresztą na TIM-ie. Również mieliśmy zapowiedź dywidendy, tak więc nasze zestawienie już jest zaktualizowane. TIM zakłada, że grupa będzie rosnąć wraz z około 20% rozwojem rynku e-commerce, co ma pozwolić na regularne dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami zgodnie z przyjętą polityką dywidendową na lata 2021-2023. Wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki podczas poniedziałkowej wideokonferencji. Zarząd jest spokojny o wypłaty dywidend, także biorąc pod uwagę zgromadzone środki na funduszu dywidendowym. No to się chwali, takich spółek oby było więcej. Lećmy dalej. CD Projekt zaprezentuje 30 marca nową strategię. No to dopiero będzie się działo. Sam jestem ciekawy, co tam ciekawego zaprezentują w tej nowej strategii na kolejne lata. I lećmy sobie teraz z tym, co ciekawego dzieje się na rynku światowym. Startujmy, zobaczmy. Ropa w tym momencie delikatnie do góry, $64.39 za baryłkę. Daksik pnie się do góry, 14 658 punktów. S&P 500 bardzo silnie rośnie, 3928 punktów. Nasdaq również bardzo mocno do góry, 13090 punktów. Srebro odpadło w dół, $25.66 za uncję. Złoto w zatrzymaniu, $1738 za uncję. Frank tanieje, 4,16, euro również tanieje, to mocno, 4,59, funcik spada, 5,33, dolar również ciśnie do dołu, 3,84, czyli złotówka nam się wyraźnie dzisiaj umacnia, WIG20 dzisiaj delikatny plusik, za chwilkę w szczegółach zobaczymy, czyja to zasługa i zerknijmy sobie teraz, co tam ciekawego dzieje się na rynku krypto. Indeks chciwości, a raczej strachu, 74, tak jak widzieliśmy. Jeżeli chodzi o czołowe projekty, to Bitcoin w tym momencie delikatnie 28 setnych
na minusie 57 153 dolary za jedną sztukę, Ethereum 1780 dolarów za sztukę, 0,5% w dół, Binance Coin 267 dolarów, jak widzimy również w topowej dziesiątce, XRP mocno zyskuje 13% w ciągu ostatniej doby, największymi wzrostami chwali się w topowej setce Dent 68% wzrostu, Theta 21, BitMax Token 13, XRP 13 i również Solana 13, to są te największe wzrosty, a największymi spadkami chwali się tutaj projekt Rawawe 6% w dół, Chiliz również 6,93% w dół, Matic Network 5,42%, to są te największe zejście korekcyjne, można powiedzieć, że jak na topową setkę to jakaś kosmetyka, nic tutaj ciekawego się i drastycznego nie dzieje na tym rynku, a jak jeszcze nie rozpocząłeś swojej przygody i zastanawiasz się, gdzie możesz to zrobić, no to wiadomo, musisz mieć narzędzia, musisz mieć giełdę, żeby kupić swoje pierwsze kryptowaluty, no to oczywiście najpierw do złotówki potrzebujesz mieć takie miejsce. I tym miejscem na pewno jest tutaj BitBay, czyli tutaj do złotówki możesz kupić swoje pierwsze krypto. Binance obok największej, najlepszej giełda krypto na świecie. Jak dla mnie, jak już masz krypto, to masz wysokie limity bez weryfikacji. Wrzucasz maila, możesz operować i możesz już rozpocząć przygodę. I Crypto.com oczywiście trzy podstawowe, najważniejsze giełdy jak dla mnie. I przejdźmy sobie teraz na rynek polski. Zobaczmy, co ciekawego dzisiaj w tej pierwszej wiosennej, można powiedzieć, sesji się wydarzyło. Zobaczmy na początku tygodnia, co tam wielcy shortują. Widzimy, że cały czas niezmiennie utrzymują cztery pozycje, w tym trzy spółki gamingowe, to CD Projekt, 11bit, Forever i LPP. Lećmy sobie teraz już na nasze zestawienia. Chciałbyś coś zgłosić do listy hitów, czy też oczywiście listy na Nikonek, czy też Victo. Oczywiście uczyń to w komentarzu z uzasadnieniem. Ja będę to na bieżąco monitorował i będziemy sobie obserwować przez te dwa tygodnie, czy coś tam ciekawego się na tych spółkach dzieje. Zacznijmy od produkcyjnych. Widzimy, że Czarnków zblokowany również po PKC, do PTKO zobaczymy 17%. Do weryfikacji oczywiście Pamapol dzisiaj 9,32 do góry, GL Cosmet 4,5%. A w odwrocie, jak widzimy, mamy Milk potraci aż 13%, Formas 6,90, Tarczyński 4,49, liderzy obrotu Formas 2,800, Haptek Bańkę 100. To są te największe obroty. Lećmy sobie teraz z hitami WIG-u z ubiegłego tygodnia. Tutaj widzimy, że Asbis, piękna sesja, 6% do góry, Arway 4,99, JW Construction 1,41 i kontrakt bez zmian, jak widzimy. Daj znać w komentarzu, czy rozgrywasz kontrakty. Hity New Connectu, widzimy, że ABS Invest 65 na plusie, Genomtech, czyli nasz debiutant z ubiegłego tygodnia, 3% dzisiaj na korekcie, ładny obrót 14,600, Hemp 4,5% w korekcie, 2 miliony obrotu. Lećmy na dywidendowe, no bo sezon nam się rozkręca, tak więc teraz już w portfelu dywidendowym spotykam się coraz częściej. Dzisiaj przypominam dla wszystkich uczestników, wleciało kolejne granie, bo już się nam zaczyna robić gęsto, dlatego trzeba tutaj bacznie mieć rękę na pulsie. Widzimy, że największymi wzrostami chwali się Biomaxima aż 19%, Talanx 15%, Team 10%, ABPL piąteczkę, czyli mamy no już fajną rozgrywkę na spółkach dywidendowych. Z drugiej strony CDA Oberwa 4,34%, Pasos 3,39%, czy Arctic 3,34%, liderzy obrotu to Biomaxima 11,400, XTB 6%, Baniek 3900 Team. I przypominam dla wszystkich oczywiście nowych uczestników, że wykaz spółek dywidendowych aktualizuje dla Ciebie na jakinwestować.com. Tu tutaj masz link i możesz się przenieść, a tutaj masz link do sekcji zamkniętej i przenosisz się na jakinwestować.com. Zapraszam do skorzystania z promocji oczywiście urodzinowej. Przygotowałem bardzo ciekawy pakiet, bardzo atrakcyjny. Jak chcesz skorzystać, to od razu będziesz miał dostęp do tych wszystkich portfeli. Klikasz sobie na dywidendę i lecisz sobie na to zestawienie, które tutaj w tym roku również będę aktualizował dla Ciebie. I tutaj mamy już ten wykaz ze stopą dywidendy w momencie oczywiście ogłoszenia. Jak nie wiesz, o co chodzi, no to zapraszam do moich materiałów poświęconych dywidendom i tam na pewno się tego dowiesz. I ta lista puchnie nam coraz dynamiczniej. No i myślę, że na pewno mamy dosyć duże grono osób, które interesuje się spółkami dywidendowymi. No bo popatrzmy, jakie są stopy dywidendy, a zobaczmy, co ciekawego oferują nam banki. No oczywiście trzeba uwzględnić tutaj ryzyko, no bo to nie jest tak, że te spółki się nie ruszają. Jak widzimy, ruszają się i co to po niektóre naprawdę dynamicznie. Lećmy sobie z kolejnym zestawieniem, jeżeli chodzi o pogromców. Dzisiaj Biomaxima przepięknie wzrosła 19% ponad. Biomet Lublin również ładnie 19%, więc gratuluję wszystkim, którzy są na tych spółkach od odpowiednio niskich z poziomów. Mabion 6,82, STPFL 4,6 i w odwrocie, jak widzimy, mamy Mercatora, który obrywał dzisiaj 7,90 i przypominam, że Mercator dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością w WIG20, no ale jego debiut w WIG20 niezbyt widzimy tutaj korzystnie się odbija, chociaż pamiętam, jak na Twitterze jeszcze robiłem screena, to tam był kilkunastoprocentowy chyba spadek
po TKO straszyli tutaj rano wszystkich na tym debiucie. Oczywiście potem to się zmieniło, ale widzimy, że niezbyt ciekawie kończą dzisiejszą sesję. MB w grupach 7% w dół. Liderzy obrotu to Biomet Lubin. O kurde, 130 milionów przemieli. Ciekawie. Mawion 81, 58 Mercator. Budownictwo. No dzisiaj Vistal. No i co stoi za tym wzrostem na Vistalu? Już szaleństwo. Zblokowanie po PKC. 55 tysięcy na wolumenie zblokowane po PKC. Bankę 300 obrotu. 51% oczywiście do weryfikacji. I czy Vistal będzie tym beneficjentem właśnie tej informacji, którą podawałem? A być może jakaś inna spółka. No właśnie. Co stoi za Vistalem, za tymi wzrostami? Pamiętaj, jak wskakujesz i rozgrzewasz tą rakietę, to trzymam za ciebie kciuki, żebyś w odpowiednim momencie przynajmniej wyszedł z zyskiem. Bo wiesz, że wskoczyć w rakietę to nie jest problem. Problemem to jest wyskoczyć w odpowiednim momencie, żeby coś jeszcze na tym zarobić. Vistal 51% do weryfikacji, Polimex 7,49, Airbus 6,22 i w odwrocie mamy Atem, który obrywa 6,25, Projekt Przem 2,45. Liderzy obrotu Polimex dzisiaj pięknie do góry 7,49, 6 banieczek, Selena 5,100 i powyżej banieczki mamy kilka spółeczek, które w tym momencie oczywiście widzisz. Na nieruchomościach popatrzmy, dzisiaj pięknie Elko rośnie 11% do góry, Dom Development 4,23, 4,17, Rank Progress. W odwrocie za to mamy BBID w 3,30 czy MLP Grupę 3,16. Liderzy obrotu Elkop 570 tysięcy. Jeżeli chodzi o gry, czyli gaming, popatrzmy sobie w dniu dzisiejszym. Kubiczek odżył 7,27 do góry, Games Operator 5,87, Vivid 4,84, no ale jak widzimy, maraz straszny. Oczywiście przegląd zarówno na sektorowym, jak i również na YouTubie się pojawił wczoraj, tak więc tam Cię zapraszam, żebyś się zapoznał z tym, co ciekawego na tych wykresach tych spółek, co po niektórych widać. I z drugiej strony najmocniej dzisiaj Redik się przecenił, tracąc aż 9,36. Shockwork nadal szokuje, 7% w dół. 7-Level 5,66, Alien Games 5,42, Shery 4,7, a liderzy obrotu to 117 banieczek na CD Projekcie, który dzisiaj koryguje 2,78, TS Games 6,200, 3,200, Playway 11bit 2,600 i dwie banieczki Bumbit. Sam indeks, który rozgrywał kontrakt, no to shorty w grze 1,19 na minusie, 26 070 punktów. Na bankach dzisiaj, przypominam, że banki dzisiaj rano wleciały oczywiście przed sesją na nasz sektorowy przegląd, tak więc zobaczyliśmy sporo banków ciekawych, no bo dosyć ciekawe sytuacje tam się wydarzyły, tak więc tam się zapraszam. Boś 2,65 na plusie, PKO BP 1,58 na plusie. W odwrocie mamy Santandera, który traci 2,72, mBank 2,39 i Alior, którego witamy w MWIG 40, bo wypadł. Opuścił grono zaszczytne największego indeksu na polskiej GPW, czyli WIG 20. 2,10 dzisiaj w korekcie, no delikatnie. 48 milionów PKO BP obrotu, 44 PKO SA, sam indeks WIG banki 5314 punktów, 59 na plusie. Zobaczmy, jak tam OZE. Wiosna za oknami, zobaczmy, czy OZE już powoli coś ciekawego będzie samo reprezentować, czy też nie, ale na pewno jest to branża, którą warto obserwować. Ackerman 10% do góry, ZEPAK 8,22, Foton 5,34, Elku 3,70. To są te największe wzrosty, no szaleństwa jeszcze nie widać. Zacznijmy z drugiej strony. Bras, o kurde, tutaj szaleństwo, ale z drugiej strony 20% w dół, ja Cię kręcę. Mam nadzieję, że oczywiście jak wskakiwałeś, to wyskoczyłeś już dawno skoszowany z fajnym zyskiem, bo dzisiaj potężne zejście na potężnym obrocie, 7 baniek, no o czymś to świadczy. Ciasteczka się staczają, 5,59 w dół. H4F 4,93, PGF grupa 4,76, PEP 4,27, a liderzy obrotu, popatrzmy, to Bras, 7 banieczek, ML System 5 banieczek i bańkę 600 Polenergia. Lećmy sobie teraz dalej z tym, co się dzieje na indeksach, bo dzisiaj mamy piękną zieleń i cieszymy się, jak jest zieleń. Dzisiaj Leki pięknie puchnął, 6,75, Energia 2,84, MS Bas 2,12. Z głównych indeksów, które oglądamy w szczegółach. SWIG 81,41 na plusie, 18,569 punktów. Potem mamy następne w kolejności MWIG 40, 94 na plusie, 4,329 punktów i WIG 20 na delikatnym, dosłownie kosmetycznym plusie, 8,1929 punktów. W odwrocie dzisiaj niewiele indeksów, najmocniej obrywa WIG Games, tracąc 1,19, górnictwo 1%. I lećmy sobie teraz ze szczegółami, czyli zobaczmy sobie, jak WIG 20 dzisiaj sobie radzi. No i OTSW pięknie, pięknie do góry, 9,42, tak więc gratuluję wszystkim, trzymam kciuki za VIP-ów w szczególności, bo pięknie poszło, tak więc mam nadzieję, że tam będzie bardzo pozytywnie. JSW 9,42, Tauron 4% do góry, PGE 3,81, Dinuś 3%, również ładnie do góry i w odwrocie najmocniej dzisiaj oberwał Mercator, czyli nasza nowa, nie wiem, czy mogę powiedzieć gwiazda, no już nie jest gwiazdą ani wschodzącą, ale już po prostu gwiazdą, która już jest dawno po grzaniu, tak więc zobaczymy, jak sobie poradzi w tym roku z tą całą sytuacją. 7,90, jeżeli chodzi o Mercatora, 2,78, CD Projekt na korekcie, KGH 1,76 na minusie, a liderzy obrotu to Allegro, o ja, 949 milionów, no to się mielą na tym Allegro. Ciekawe, czy to tylko wymiana kapitału, no na to wygląda, bo tylko przemielili tak niesamowity kapitał i mamy 1,41 na minusie. Przy takim obrocie prawie miliard złotych.
No to ewidentnie. Coś tam się dzieje i mierzą się w granicach tych 60 zł psychologicznych. Ciekawe. CD Projekt 117 baniek, KG 74, Mercator 58, WIG 20, tak jak wcześniej widzieliśmy. No to lećmy ze średnimi spółkami, popatrzmy jak tam MWIG 40. Dzisiaj Biomedic 19% do góry, Enea 4,64, LiveChat 4,30, a liderzy z drugiej strony, czyli spadków, to Benefit 4,57, jakiś Speed by tu się przydał, bo ta cena to za wysoka jest. Polenergia 4,27, GPW 3,20, mBank 2,39, liderzy obrotu to Biomet Lubin 130 milionów, GPW 7,5, 7,200, Kernel. Lećmy sobie z SWIG 80, popatrzmy, cóż tam ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o małe spółki. W dniu dzisiejszym absolutnym liderem jest TIM, który też dzisiaj ogłosił dywidendę, złotóweczkę z tego co ja pamiętam, jeżeli chodzi o na akcję. 10% do góry, bardzo ładnie. ZE PAK 8,22, Polimex 7,49, tak więc bardzo ładnie. Przewinę jeszcze, żebyś mógł sobie zobaczyć niżej i przesortujmy, zobaczmy, kto się chwali dzisiaj największym zejściem korekcyjnym. Arctic 3,34 na minusie, Bumbit 2,78, Rainbow 2,64 i lećmy sobie z drugiej strony. Najmocniej dzisiaj pod względem obrotów wygrzewany jest Mabion, wygenerował i przewalił ponad 81 milionów. Toja 16 baniek, Azbis 8 baniek, 6 banieczek, Polimex. I lećmy sobie z New Connectem. Zobaczmy sobie, co tam na tym naszym New Connectie się dzisiaj dzieje. Balticon 36% potwierdzone. Tak więc ładny wzrost. IBC Polska 35 na małym obrocie. Biomaxima za to piękny obrót 11,5 miliona, prawie 19,67 do góry. No i mamy też dwucyfrowy wzrost, tak więc bardzo ładnie. Szukamy jakichś większych obrotów. Coś się rzuca w oczy, nie ma nic takiego szczególnego, poza oczywiście Biomaximum. No czekamy, aż Shinogen otworzy. Zobaczymy, jak mocno i zwali się to otworzy w ogóle. Zobaczmy sobie z drugiej strony, co się najmocniej przecenia. Pamiętaj, że ryzyko rozgrywania New Connectu jest olbrzymie. Uwzględnij to w swojej strategii. Wyżyn 40% w dół. O kurde, no to było bolesne zejście. Jakby nie było. PF Medical 29 do weryfikacji oczywiście. No tutaj mamy dosyć konkretny obrót, bo banieczka i zejście na Agrolidze 22% w dół. No to też boli. Bolesne zejście. Brass 7 baniek i też prawie 20%. To jest właśnie drugie oblicze rozgrywania. No ale to nie tylko New Connectu, no bo wiemy, że na całym rynku mogą być takie korekty i to jest normalna sprawa. A już na krypto to już w ogóle jazda bez trzymanki. Lecimy z obrotami, popatrzmy sobie na liderów, co tam ciekawego się dzieje, jeżeli chodzi o obroty. Dzisiaj liderem Genomtek, czyli nasz niedawny debiutant 14600, Biomaxima 14, 11400, Brass 7 banieczek, powyżej 2 banieczek Formacji Hemp, Haptek bańkę 100 i Agroliga banieczkę. Na WIG-u, indeks szerokiego rynku, popatrzmy sobie, cóż tam ciekawego się dzieje, co oni tam wyprawiają. No Vistal dzisiaj po prostu rekordzistą, aż muszę sobie zerknąć na statystyki, czy już jest jakieś podsumowanie, co oni tam wyczyniają, jeżeli chodzi o zamknięcie tej sesji, bo potem mamy na przykład Stapor z wynikiem 21%, czyli też bardzo ładnie, gratuluję. Biomet Lublin również 18, 19, pięknie. Potem mamy kolejną spółeczkę potwierdzoną, Talanx 15, 11, Elkop Team 10, pięknie, pięknie. Popatrzmy sobie na statystyki. 2 miliardy, 28 milionów, 867 tysięcy, 495 zł. To obroty, a transakcje zawarto 182 tysiące, 63 sztuki. Vistal potwierdzony, no bo tutaj to zblokowali po PKC, a potwierdzony wzrost w dniu dzisiejszym to jest 21 i 21% dzisiaj na wzroście na Vistalu, ale piękna sesja, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Zresztą on jest na bardzo ładnie to wygląda wszystko na wykresie, jeżeli chodzi o Vistal. Popatrzmy sobie na jakiś obrót, co tutaj ciekawego jeszcze się wyróżnia. Polimex ładnie pocisnął, 7% 6 banieczek, Połapion również ładnie 6% 81 baniek. Azbis ładnie 8 banieczek, piąteczkę. No, można powiedzieć, że bardzo ładna, pozytywna, pierwszowiosenna sesja. Oby takich więcej, oby takie wzrosty już nam towarzyszyły. Przynajmniej do lata. Komputronik dzisiaj najmocniej obrywa, tracąc aż 8,31, Mercator 7,9, Invista 7,19, Elbudowa 6,47. A liderzy obrotu, popatrzmy, któż tam namieszał. No Allegro podejrzewam, że jest wysoko. Allegro oczywiście liderem. Potem mamy Biomedic, potem mamy CD Projekt, Mabion i KGHM. Zerknijmy sobie, co tam ciekawego z informacjami, bo mamy wysyp raportów w tym tygodniu. Już dzisiaj mieliśmy wysyp. Oczywiście, jak jesteś na grupie na Telegram, to tam podrzucam takie informacje, jak oczywiście mam chwilkę czasu, jak i również będę to umieszczał na naszej tutaj tablicy informacyjnej, na info, na jakim wystawać.com. Tutaj też cię podwieszał informacje, co tam nas jutro czeka, bo chyba później mamy jakiś wysyp. Wtorek mamy tak, Boruta walne, Asekopol będzie raporcik, Berlin, GTC, Kogeneracja, PGE jutro, Unimot również, Seko, Eskimos i potem również mamy środę podwieszoną, tak więc 2 dni zawsze podwieszam. Natomiast tutaj na info cię również zapraszam, możesz sobie podglądać na bieżąco. I zacznijmy sobie, no bo poniedziałek, czyli ruszyło głosowanie nowe, jeżeli chodzi o kartę społeczność, tak więc tutaj odpalamy kartę społeczność. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie, żebyś oddał swój głos w tych wszystkich ankietach, jak jesteś szczególnie tutaj pierwszy raz. I jaki przegląd zobaczymy w niedzielę zamiast gamingu?
bo gaming będziemy tutaj zastępować ewentualnie. 138 już oddanych głosów, tak więc dziękuję i zapraszam kolejne osoby do oddawania głosów. Widzimy, że na razie na prowadzeniu Pogromcy 25%, Oze 23%, WIG Ukraina 21%, SWIG 8017 i Zostawić Gaming 14%. Tak więc tutaj Cię serdecznie zapraszam, abyś oddał swój głos. No być może zobaczymy w końcu Pogromców, chociaż Oze może być wysoko, bo też jeszcze nie powiedziałem, jakie spółki tam oczywiście zrobię. Mogę dokonać jakiegoś innego, innej roszady, niż mi się wydawało, że może to wyglądać. Tak więc no, Oze zobaczymy, zobaczymy. Myślę, że będzie dosyć ciekawe starcie Oze kontra Pogromcy, bo mamy jak na razie stabilność i co tydzień oglądamy Oze. Zobaczymy, czy będzie jakiś wyłom w tym tygodniu i jednak już po bardzo długim okresie czasu, bardzo długim, na YouTubie nie oglądaliśmy Pogromców, kiedyś też mieliśmy systematycznie co tydzień, ale jakoś tak nie mieli szczęścia, jeżeli chodzi o zwycięstwo w głosowaniach. Na sektorowym oczywiście systematycznie oglądamy Pogromców, no bo nie da się bez tego obejść obojętnie. Widzimy, że popatrzmy, to ciekawe głosowanie. Jak często zaglądasz do swojego portfela akcji, mamy już 587 oddanych głosów codziennie, 58% głosów, czyli naprawdę mamy bardzo aktywnych i intensywnie oglądających swój portfel inwestorów. I zobaczmy sobie dalej, czy wskakujesz w spółkę po PKC. No a widzimy, że niestety to ma miejsce, ale oczywiście cieszy mnie to, że wśród widzów mamy osoby na tyle tutaj świadome, że bardzo nieliczni tylko wskakują po 18%, a ci, którzy oczywiście wskakują, no to trzymam mocno kciuki, żeby jednak tutaj te rajdy udały się oczywiście zyskowne. Jaki horyzont czasu trzyma średnio akcję w swoim portfelu? Widzimy, że z przewagą mamy długoterminowych inwestorów kilka lat, co też jest bardzo pozytywne i mamy również krótkoterminowych, czyli do 3 miesięcy 25%. Czym kierujesz się? Analiza fundamentalna tutaj jest numerem 1. No i short oczywiście już ogólnie na rynku, bo wiadomo, że pytań edytować nie można w trakcie trwania. Tak, chcemy mieć możliwość techniczną przynajmniej shortowania. Czy będziemy z niej korzystać? No to każdy już podejmuje indywidualną decyzję, ale technicznie, kiedy przyszłaby jakaś fala bez jakiegoś zejścia, to wiadomo, że każdy by chciał mieć taką możliwość, a niestety jej nie mamy. Bardzo mało spółek, czy to z głównego parkietu, no z New Connectors w ogóle, ale z małego parkietu można przeshortować. Bardzo mało spółek ma kontrakty, tak więc no tutaj niestety nie mamy pola do pipisów. I tak to wyglądało. Daj znać, jak Ci przebiegła pierwsza sesja w nowym tygodniu, już w okresie wiosennym. Czy jakoś pozytywnie, czy negatywnie, może coś cashowałeś, może coś kupowałeś, a może coś obserwujesz. Pochwal się tym w komentarzu. Pozdrawiam Cię serdecznie. Trzymaj się, hej.